Cześć czołem. Słuchajcie, chciałem się odnieść tak krótko do takiego tematu, który tutaj został poruszony wielokrotnie pod filmami, które pojawiły się na kanale Easy, mianowicie o tym, że ten dom z kontenerów morskich, ponieważ jest wykonany ze stali, będzie się w ogóle rozwalał, rozpadał, ponieważ rozszerzalność cieplna stali jest duża, a w środku wnętrze ze stelażem drewnianym, z kartą gipsem, nie będzie z tym wszystkim współgrać i to będzie wszystko pękało i w ogóle się będzie rozpadać i będzie dramat i tragedia. Oopsie. No i wiecie, mam coś takiego, że lubię poszukiwać odpowiedzi na różne pytania. Najczęściej to gdzieś tam przychodzi wieczorem. Różne rzeczy lubię policzyć. Nie chcę się teraz wdawać w szczegóły, chociaż może być to ciekawe, jeśli wam powiem, że jak byliśmy właśnie na targach z Karolem i zmęczeni totalnie, po prostu wyprani po całych targach, to sprawdzaliśmy sobie to, co powiedział profesor Andrzej Dragan o tym, że kartka papieru złożona 50 razy ma grubość, która pozwoli sięgnąć z Ziemi do Słońca. I przeliczyliśmy to, i rzeczywiście tak jest, a dokładnie 112 milionów kilometrów będzie miała kartka papieru, taka standardowa, dla ułatwienia przyjęte, jakby jej grubość 0,1 mm. No, ale to jakby na bok, nie to jest istotą tego filmu, tylko tak po prostu o tych policzeniach, gdzieś tam o tym, że różne rzeczy liczę, chcę wam powiedzieć. No i wczoraj tak sobie myślałem znaczy już dużo razy myślałem o tej rozszerzalności, tak wpadłem na to, że przecież można to łatwo policzyć, a w dzisiejszych czasach jest to super proste, ponieważ sztuczna inteligencja może nam pomóc dotrzeć bardzo szybko, bardzo sprawnie do różnych informacji. No i tak sobie wczoraj odpaliłem czata GPT i teraz wam tutaj wrzucę tą konwersację z czatem GPT, a teraz ją przeczytam, będzie to jakby tłem do tego, co mówię. Otóż rozpocząłem od takiego pytania: o ile stal zmienia wymiar między temperaturą minus 20 stopni Celsjusza a plus 50? Z tą sztuczną inteligencją jest fajnie o tyle, że nie musimy jakoś super precyzyjnie sformułować pytania, to znaczy oczywiście zależy, co chcemy osiągnąć, ale jakby możemy nasz problem rozwijać od ogółu do szczegółu, w zależności od tego, jaką dostaniemy odpowiedź, ten prompt uszczegóławiać. Nie musimy tego zrobić na początku super precyzyjnie, a ChatGPT ze swoją inteligencją, tymi miliardami, wiecie, tych połączeń, różnych wag i tak dalej, on i tak czai, o co chodzi. No i odpowiedź od ChatGPT jest: różnica między temperaturą minus 20 stopni Celsjusza a plus 50 stopni Celsjusza wynosi 70 stopni Celsjusza. Oczywiście ta odpowiedź była nie taka, jakiej się spodziewałem, ale tak jak mówię, można tę konwersację od ogółu do szczegółu uszczegóławiać. No to moje kolejne pytanie. O ile stal zmieni wtedy wymiar? Czyli już mamy deltę T, zmianę temperatury 70 stopni. O ile stal zmieni wtedy wymiar? No, ja akurat latem w najcieplejszy, jeden z najcieplejszych dni w sierpniu badałem pirometrem temperaturę ściany i ona wynosiła 49 stopni, a jak pamiętacie, kontener jest wymalowany farbą RAL 7016 na taki ciemny, szary kolor, ponieważ kąt padania promieni słonecznych do elewacji do ściany nie jest prostopadły, tylko pada pod pewnym całkiem niemałym kątem, gdzieś tam powiedzmy w okolicach, no oczywiście w zależności wysokości słońca, ale plus minus jakieś tam 40 stopni, 45, no to ta ściana rozgrzała się do 49 stopni, więc to moje założenie myślę, że jest całkiem ok.
Odpowiedź czata. Czyli jeszcze raz powtórzę pytanie, o ile stal zmieni wtedy wymiar? I odpowiedź czata jest następująca. Aby określić zmianę wymiaru w zależności od zmiany temperatury, potrzebujemy znać współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału, z którego wykonany jest dany przedmiot. Czy znasz ten współczynnik dla konkretnego materiału? No oczywiście tego współczynnika dla stali nie znam, musiałbym go poszukać. Więc piszę, podaj go dla stali. No i proszę, pyk, od razu odpowiedź. Dla stali współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi około 0,000012 na stopień Celsjusza. Myślę, że to jest podana wartość. No nie, nie wiemy w jakiej jednostce, ale spokojnie, dojdziemy do tego. Aby obliczyć zmianę wymiaru, możemy użyć wzoru. I teraz ChatGPT podaje ten wzór. Delta L, czyli zmiana długości, równa się alfa, czyli ten współczynnik rozszerzalności cieplnej, to jest dalej podane, razy L, czyli razy początkowa długość, razy delta T, czyli zmiana temperatury. Wzór jest mega prosty. No to jedziemy dalej. Czy masz początkową długość przedmiotu, którego zmianę wymiaru chcesz obliczyć? No i ja sobie pomyślałem, że idźmy od razu z grubej rury. Nie podawaj mu jednego metra, tylko najdłuższy wymiar kontenera, czyli całą ścianę 12-metrową, która na dole jest podparta, wspawana w teownik 12-metrowy. No to jedziemy od razu z grubej rury. Zobaczmy tą maksymalną zmianę wymiaru. No to piszę 12 metrów. No i odpowiedź. Dla stali przy współczynniku rozszerzalności cieplnej wynoszącym około, i tu znowu jest ta wartość 0,00012, czyli tutaj mamy tak 10 100 1000 10 000 100 000 milion, tak? Czyli 12 milionowych na stopień Celsjusza. Nadal on nam nie podał, jaka jest jednostka, więc nie wiemy, czy to jest milimetr, centymetr czy metr. Możemy obliczyć zmianę wymiaru dla przedmiotu początkowej długości 12 metrów i zmianie temperatury o 70 stopni. I teraz uwaga, pojawia się jednostka. Delta L wynosi, tutaj jest to pomnożone te 12 milionowych części razy 70 razy 12 długość i wychodzi nam 0,01008 metra, tak? Czyli dokładnie tam w przybliżeniu to będzie 0,01 metra. I 0,01 metra, czyli zmiana wymiaru będzie wynosić około 0,01 metra, co możemy przeliczyć na centymetry. No i oczywiście, przecież nie będę tu się intelektualnie wysilał gdzieś w okolicach północy, piszę do niego, podaj wynik w centymetrach. Oczywiście, wynik w centymetrach wynosi około 1 centymetr. Ok? Patrzcie, zmiana długości... zmiana wymiaru stali, czyli długości, nie wiem, ściany albo tego dwuteownika, oczywiście w pewnym drobnym przybliżeniu, przy zmianie temperatury o 70 stopni Celsjusza wynosi 1 cm. Zróbmy sobie jakiś horyzont. To nie będzie taka zmiana, że dzisiaj o godzinie 12 ta ściana ma 12 metrów, a za 3 godziny ona o 7, temperatura zmieni się o 70 stopni i będziemy mieli zmianę o 1 cm. To są zmiany między sezonem zimowym i letnim, które dzieli, no tak powiedzmy, circa about na okrągło 6 miesięcy. Czyli w ciągu 6 miesięcy, oczywiście ten dom cały czas będzie pracował, ale te zmiany, maksymalna zmiana, jaka tam się może pojawić, to jest 1 cm na 12 metrach. Czyli jeżeli to sobie podzielimy na 1 metr, to mamy ten, to mamy mniej niż milimetr. Mamy mniej niż milimetr na metr. Ok, bo bierzemy 12 metrów, które się wydłużą o centymetr, czyli o 10 mm, podzielimy to na 10, a właściwie na 12. Jeżeli to podzielimy na 10, to mamy 1,2 mm. Jeśli to podzielimy na 12 metrów, żeby zobaczyć, o ile każdy metr tej stali się wydłuży, to będzie mniej niż milimetr. No, ja nie sądzę, żeby mi się udało zbudować z taką dokładnością ten dom, że zmiana wymiaru ściany na jednym metrze o milimetr, niecały milimetr, tam powiedzmy 0,8 mm, spowoduje, że ten karton gips, który też zmieni wymiar, tylko mniej, pęknie. Myślę, że nie, bo przecież ten karton gips nie jest połączony bezpośrednio z tą blachą stalową, tylko tam pomiędzy tym jest piana, jest podkonstrukcja drewniana, to wszystko względem siebie będzie pracowało. Rozmawiamy o mniej niż milimetrze na metr długości stali.
Ja myślę, że nie ma co demonizować i że problemu nie będzie. I domy murowane pracują możliwe, że bardziej, bo ściany pękają i pękają karton, gipsy. To nie wiem, jak będzie, ale jakbyśmy byli wszyscy zaskoczeni, gdyby się okazało, że u mnie karton, gipsy nie będą pękały, bo cały dom będzie w sumie stabilniejszy niż dom murowany. Bo stoi na 20 bloczkach fundamentowych i jest połączony na dole dość solidnym dwutołownikiem, i ta konstrukcja w sumie pracująca może się okazać stabilniejsza niż dom na fundamencie, albo taka sama i będzie się tak samo zachowywało, czyli też będzie pękało jak u wszystkich pęka, albo nie będzie wcale pękało. W każdym razie to, że dom jest ze stali, moim zdaniem nie robi żadnego problemu, i tutaj to szybkie na kolanie, dosyć takie zgrubne wyliczenie pokazuje, że tak właśnie może będzie całkiem fajnie. Także polecam Wam korzystanie z czata GPT, jak macie jakieś pytania. To jest jeszcze wersja darmowa, chociaż ona tam, jeśli chodzi o wyniki, to wcale nie jest gorsza od tej wersji płatnej. Są pewne drobne różnice w kreatywności i tak dalej, ale do takich podstawowych zastosowań, słuchajcie, myślę, że jest super. Także wracając, myślę, że nie będzie problemu. Ale oczywiście będę to raportował. Moim zamierzeniem jest vlogowanie z życia w kontenerze morskim i pokazywanie Wam od pierwszego dnia, oczywiście wcześniej nawet, no bo cały czas jeszcze zanim go dokończę, to będą powstawały powoli materiały, ale jak już będę tam mieszkać, to mam zamiar Wam pokazywać, vlogować. No nie obiecuję, że każdy dzień, ale bardzo, bardzo solidnie. Raz, żeby po prostu tworzyć content na kanał, ale dwa, żeby pokazywać, jak jest naprawdę. I jeśli będą jakieś problemy, to będę to pokazywał, żebyście te osoby, które planują iść ewentualnie w moje kroki, wiedziały, z czym się mierzą i gdzie są pułapki. Także słuchajcie, do następnego. Aha, no i koniecznie, bardzo Was proszę. Jeśli podoba Wam się to, co robię, jeśli podoba Wam się ten kanał i te materiały, like i subskrypcja z dzwoneczkiem bardzo pomogą, bo widzę, że wiele osób ogląda te filmy, ale niewiele osób lajkuje i niewiele osób subskrybuje. A taki like bardzo pomaga, bo algorytmy od razu ciągną ten film do góry i wyświetlają kolejnym osobom, i też subskrypcje tak działają. Także Was to nic nie kosztuje. Kliknięcie, subskrypcja, dzwoneczek i mi to bardzo pomoże. A nawet jeśli na jakimś etapie Wam się znudzi oglądanie moich filmów, to i tak Wam się one nie będą wyświetlały gdzieś tam w feedzie po pewnym czasie, więc jakby to zasubskrybowanie naprawdę Was w żaden sposób nie obciąży, a mnie bardzo może pomóc. Także z góry Wam już dziękuję za tą akcję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!